Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, dlaczego nie wyglądasz jak fit influencerka i dlaczego nie masz takich efektów jak ona. Dlatego jeżeli takie pytanie zawsze Ci się pojawia, kiedy wchodzisz na Instagrama czy TikToka i zaczynasz przewijać filmiki, to dzisiaj Ci to powiem. Chciałabym, żeby to była taka forma pogadanki, więc jeżeli Wy chcecie podzielić się swoimi spostrzeżeniami na ten temat, no to oczywiście sekcja komentarzy jest Wasza. A my zacznijmy może najpierw od tego, dlaczego same fit influencerki nawet nie wyglądają w ten sposób, albo wyglądają tylko w pewnym przedziale czasowym. Musimy też jeszcze rozdzielić te influencerki, twórców i tak dalej, dlatego że mamy te osoby, które startują w zawodach sylwetkowych i te osoby, które po prostu trenują, bo albo jest to ich praca, albo po prostu jest to ich takie największe, najlepsze hobby, które mają i chcą się tym po prostu dzielić w internecie. Jeżeli chodzi o tą pierwszą grupę, to tutaj w ogóle nigdy nie powinniście się do tych osób porównywać, dlatego że każda sylwetka startująca w zawodach bikini fitness nie jest zdrowa. Nie jest to sylwetka, którą powinniśmy utrzymywać przez długi czas. Oczywiście zawsze są jakieś odstępstwa od normy, zawsze są jakieś osoby, które po prostu naturalnie będą miały bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej, ale te takie mega wyrzeźbione sylwetki, bardzo szczupłe, bardzo mocno wycięte, z naprawdę minimalnym procentem tkanki tłuszczowej, nie jest zdrowy. Dlaczego? I teraz ja tutaj się przede wszystkim będę zwracać do kobiet, do dziewczyn, bo no tutaj mam Was najwięcej, więc będę mówiła do Was. Tak niski poziom tkanki tłuszczowej wpływa oczywiście, pewnie już to wszystkie w głowie macie, na zanik miesiączki, co w dłuższej perspektywie może wiązać się z różnymi innymi jeszcze problemami, jak między innymi z bezpłodnością albo z większymi problemami, żeby w ogóle zajść w ciążę. Do tego dochodzi trądzik, różne inne problemy skóry, osteoporoza, problemy z cukrem, więc tak naprawdę i właśnie taka bardzo szczupła sylwetka i otyłość nie jest dla naszego organizmu optymalne. Dlatego my, jako normalni śmiertelnicy, nie powinniśmy w ogóle dążyć do takiej tkanki tłuszczowej, do takiego poziomu tkanki tłuszczowej, bo jest to po pierwsze bardzo ciężkie do utrzymania. W momencie, kiedy chcecie utrzymać taką sylwetkę przez dłuższy czas, to jest i wykończenie dla Waszego ciała, dla Waszego organizmu, dla Waszych wszystkich narządów i dla Waszej psychiki. Więc bardzo często, nieraz się z tym spotkałam, że dziewczyny, które startują w takich zawodach, bardzo dużo po prostu tworzą treści w momencie, kiedy mają ten swój właśnie taki najlepszy okres i potem, kiedy wracają do normalnej sylwetki albo wracają nawet na masę, to bardzo często starają się to jak najlepiej ukryć, aby nie pokazywać się w tej sylwetce. Idąc dalej, ja sobie właśnie przeglądałam TikToka w tym temacie i natknęłam się na kilka komentarzy i chciałam właśnie Wam dzisiaj je pokazać. I spójrzcie na ten komentarz. Dziewczyna napisała, że zrzuciła dużo kilogramów, nie chciała, wpadła w zaburzenia odżywiania i teraz boi się przytyć, bo jej sylwetka jest wychwalana. W naszym społeczeństwie, nie wiem dlaczego, zawsze jest tak, że w momencie, kiedy jesteśmy bardzo szczupli i kiedy jesteśmy w takiej naszej najniższej wadze, oczywiście nie mówimy tutaj już o stricte anoreksji, bo zawsze jest jakaś ta granica, ale jednak takie bardzo mocno, typowo modelkowe sylwetki są często wychwalane i w momencie, kiedy nawet ta osoba trochę przytyje, wygląda zdrowiej, oczywiście, zbuduje trochę mięśni i po prostu widać, że teraz ta sylwetka jest bardziej, no można powiedzieć, że atletyczna, to już nagle są komentarze, że ojej, przytyłaś i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy my od dzieciństwa cały czas słyszymy, jaki typ sylwetki jest tym najlepszym i w momencie, kiedy przytyjemy, to mimo tego, że akceptujemy swoje ciało, ale bombardując nas takimi komentarzami, zaczynamy faktycznie się zastanawiać, czy my jednak nie powinniśmy schudnąć, czy nie powinniśmy wrócić do tej wagi z momentu, kiedy sami nie byliśmy szczęśliwi, kiedy mieliśmy problemy psychiczne, kiedy mieliśmy problemy z odżywianiem, czy już mieliśmy, właśnie wpadaliśmy w te zaburzenia odżywiania. I to tak naprawdę w dużej mierze jest też właśnie narzucane nam przez społeczeństwo. Kolejna dziewczyna pisze, że ma około 16% tkanki tłuszczowej i wygląda świetnie, ale czuje się okropnie. Ale to jest bardzo dla niej właśnie takie dużym wyzwaniem psychicznie, żeby przytyć. I zobaczcie, co to wszystko,
co te wszystkie właśnie takie nierealne zdjęcia, te wszystkie photoshopowania, te pokazywanie się i wychwalanie mega szczupłych sylwetek robi właśnie z takimi normalnymi dziewczynami. I bardzo często też jest właśnie, że wszystkie dziewczyny, które startują w tych zawodach sylwetkowych, one w tym ostatnim etapie czują się tragicznie. I nie dość, że właśnie czują się tragicznie przez to, że są cały czas niedożywione, że czują się wykończone psychicznie i też fizycznie, bo cały czas przecież muszą trenować, to jeszcze dochodzi do nas coś takiego jak body dysmorfia, czyli my widzimy swoje ciało inaczej niż każdy inny nas postrzega. Wszyscy mogą mówić, że wow, ale jesteś docięta i tak dalej, a ty widzisz przysłowiowo grubą świnię w lustrze. I to jest coś, co ma wiele dziewczyn trenujących na siłowni, nie tylko tych już stricte sylwetkowych, ale po prostu takich po prostu zwykłych dziewczyn trenujących. I ja bardzo często się z tym spotykam, szczególnie na TikToku, gdzie dziewczyny piszą, że no widziały siebie, ale zobaczyły inną dziewczynę i znowu włącza im się to body dysmorfia i tak dalej. I bardzo często my myślimy, że te dziewczyny, które mają właśnie te sylwetki naszych marzeń, są super z nich zadowolone, nie mają żadnych problemów z samoakceptacją, nie mają problemów z tym, żeby pokazać się nawet w momencie właśnie, kiedy jesteśmy przed okresem. Większość z nas jednak troszeczkę podlewa się wodą, ale tak słuchajcie, nie jest. Natomiast widzę, że mało osób, teraz oczywiście coraz więcej, ale jednak długi czas był taki, że nikt nie chciał pokazywać tej, powiedzmy, że normalnej strony, dlatego że z jednej strony my myśleliśmy, że no każdy wie, jak wygląda ludzkie ciało, ale patrząc na Wasze komentarze, patrząc na to, co się dzieje w sieci, dla Was nie jest to normalne, że laska super wyrzeźbiona po jakimś jedzeniu będzie miała wzdęcia, przed okresem również trzyma więcej wody, więc mimo tego, że jest bardzo szczupła, to dalej może mieć troszeczkę wypukły brzuszek, może mieć celulit, może mieć rozstępy, to jest po prostu normalne. Pamiętajmy też, że osoby, które na przykład utrzymują się z bycia influencerem, bardzo często ten cały fit style jest po prostu ich życiem. One nie muszą nic innego robić, oprócz właśnie chodzenia na siłownię i trzymania diety. I to jednak, patrząc na to, że ja byłam w tych dwóch miejscach, to jest ogromna różnica. I mimo tego, że zawsze się mówi, jak chcesz, to potrafisz, jasne. Ale w momencie, kiedy masz po prostu cały dzień na to, żeby po prostu pójść na siłownię, nagrać trening, zrobić swój trening, posiedzieć nawet na tej siłowni dłużej, a później przez resztę dnia po prostu gotować jakieś fajne posiłki, to to jest co innego niż w momencie, kiedy macie jeszcze inną pracę, macie jeszcze studia, macie jeszcze inne po prostu dodatkowe rzeczy. I co prawda ja nie miałam takiego życia, że nie robiłam nic innego oprócz po prostu bycia fit influencerem. Ja robiłam zawsze jeszcze dodatkowe rzeczy, ale w momencie, kiedy teraz mam jeszcze więcej, to widzę, na ile byłam sobie w stanie pozwolić wcześniej, a na ile teraz. Jasne, że w dużej mierze jest to też po prostu organizacja czasu, ale no nie oszukujmy się, że jednak osoba, która głównie żyje z tego, nie będzie aż tak przemęczona, co osoba, która ma po prostu jeszcze normalną pracę, dzieci i tak dalej. Dlatego, że pamiętajmy, że bardzo ważną rzeczą w treningu jest regeneracja. W momencie, kiedy my jesteśmy non-stop przemęczeni, nie będziemy mieć takich efektów jak osoba, która oprócz tego, że chodzi na siłownię, oprócz tego, że trzymam dietę, to jeszcze śpi 8 godzin, chodzi na jakieś sauny, chodzi na jakąś fizjoterapię, chodzi na jakieś masaże. To są wszystkie jeszcze takie dodatkowe rzeczy, które czy chcemy, czy nie, wpływają na to, jak wygląda nasza sylwetka i jak psychicznie się czujemy. Kolejny temat to sprzedawanie planów treningowych, treningów w domu i ogólnie po prostu ten cały taki aspekt sprzedaży planów przez fit influencerów. Czyli na przykład trenujesz z jakąś konkretną dziewczyną na YouTubie, na przykład w domu, i liczy, że uzyskasz takie same efekty, co ona. No i niestety muszę Wam powiedzieć, że większość dziewczyn, które nagrywają treningi w domu, które są bardzo popularne, one nie trenują normalnie w domu.
włącznie oczywiście ze mną. Ja nigdy nie powiedziałam, że uzyskasz takie same efekty jak ja trenując z moimi treningami, dlatego że jest to niemożliwe. Tak samo jak ja, tak samo jak wiele innych, nie chcę tutaj po prostu może wymieniać konkretnych osób, chociaż one nigdy nie kryją się z tym, więc może po prostu powiem, że chociażby Gains by Brains, ona, jej sylwetka, wow, jest wypracowana na siłowni, a ma osobny kanał z treningami w domu. Czy to oznacza, że uzyskasz taką sylwetkę jak ona? No nie. Pamela chociażby, jedna z jak nie najpopularniejsza na YouTubie, ona też trenuje siłowo, może nie na siłowni, bo ma swoją, ale trenuje siłowo dodatkowo, nie wykonuje tylko tych tanecznych filmików, które są fajne. Więc musicie wziąć pod uwagę, że jeżeli wybierzecie sobie jakąś dziewczynę, z którą będziecie trenować w domu, to musicie mieć na uwadze fakt, że ona tej sylwetki nie wypracowała w domu. Więc jednak, jeżeli chcecie naprawdę uzyskać bardzo duże efekty, potrzebujecie dużego obciążenia. Większość treningów w domu jednak opiera się albo na ćwiczeniach z gumami, albo na takich po prostu hantelkach, ketlach, co macie w domu, bo to jest super na start. Jeżeli nigdy wcześniej nie trenowałyście, będziecie mieć efekty z tymi treningami. Ale nie zbudujecie pośladków plus 10 cm trenując w domu na minimalnym obciążeniu, czy w ogóle bez jakiegokolwiek obciążenia. Nie ma szans. Problem natomiast pojawia się w momencie, kiedy dziewczyny, które trenują regularnie na siłowni, sprzedają Wam plany domowe, sugerując, że właśnie wykonując te ćwiczenia uzyskasz takie efekty. To jest niemoralne, to jest niemożliwe i to powinno być gdziekolwiek, jakkolwiek zgłaszane. Jeżeli oczywiście ona sugeruje, że uzyskasz takie same efekty jak ona. Pamiętajcie, że jednak większość dziewczyn, które zajmują się tym profesjonalnie, one chodzą po prostu na siłownię. One naprawdę dźwigają dużo obciążeń, więc musicie brać to pod uwagę, że mimo tego, że widzicie super wyrzeźbioną sylwetkę, to to, że ktoś Wam sprzedaje gotowe plany w domu, nie oznacza, że taką sylwetkę osiągniecie. Bardzo też chciałabym przestrzec Was przed takimi już treningami domowymi, które możecie znaleźć na YouTubie, gdzie macie na miniaturze jeden pośladek i drugi pośladek, który jest 3 razy większy i napisane jest, że wykonując ten trening 20-minutowy w 2 tygodnie będziesz miała takie pośladki. To jest jeden wielki clickbait, to jest jedno wielkie kłamstwo. Takie efekty nie przychodzą w tak krótkim czasie, więc kompletnie nie dajcie się na to nabrać, a szczególnie jeżeli dziewczyna jeszcze wykonuje trening bez gum, bez jakiegokolwiek dodatkowego sprzętu, nie ma szans, żebyście uzyskali takie efekty. To jest po prostu taka miniatura, żebyście kliknęły, żebyście robiły te treningi, nabijały wyświetlenia i żeby po prostu nabrać naiwne osoby. I idąc dalej, ja nieraz rzucałam swoje, powiedzmy, że przemiany sylwetkowe i ostatnio właśnie chciałabym się też do tego odnieść, dlatego że ostatnio wrzuciłam to. To jest mój efekt w 3 miesiące. I jakie dostawałam komentarze? Że nie ma żadnych efektów. I wrzucę Wam kilka różnych takich moich przemian na przestrzeni kilku lat, gdzie dostawałam po prostu komentarze, że nie ma różnic. I ja nie wiem, czy to jest troll, czy po prostu mamy jakieś inne oczy, bo okej, mogę zrozumieć, jeżeli byłoby inne ustawienie i tak dalej. Te same leginsy, po prostu inny kolor. Aha, no i oczywiście dostałam komentarze, że jedna różnica to są leginsy. Inna poza, gdzie to jest praktycznie ta sama poza. Ale ludzie myślą, że w 3 miesiące oni nie uzyskają tego, tylko uzyskają to. Ten efekt zajmuje kilka lat, nie 3 miesiące. I internet, Instagram przyzwyczaił nas do ogromnych zmian w krótkim czasie, a zapominamy o tym, że zmiana sylwetki, która ma utrzymać się długo, to nie ma być efekt jojo, to nie zajmuje kilku miesięcy. Bardzo często zmiana drastyczna sylwetki zajmuje nam kilka lat. Regularnych, mocnych, ciężkich, dopracowanych treningów, konkretnej diety, konkretnej podaży białka, konkretnej nadwyżki czy deficytu. To nie jest coś, co zmienicie w kilka miesięcy. Żeby mięśnie urosły, one potrzebują czasu. Jeżeli oczywiście wszystko robimy naturalnie. I powiem Wam po prostu szczerze, chodząc regularnie na siłownię, Wy nie zobaczycie na siłowni mega dociętych,
chyba że chodzicie gdzieś indziej, ale chodzi mi o takie standardowe siłownie, na które ja chodzę. Nie zobaczycie mega wyciętych, mega zrobionych sylwetek, które są zrobione naturalnie. Na moją siłownię na przykład chodzą dwie dziewczyny, które w krótkim faktycznie czasie po prostu tak tyle dowaliły mięśni, że jak mi się wydawało, że ja przyszłam w poniedziałek, ona wyglądała tak, a we wtorek wyglądała już całkowicie inaczej. Ale te dwie dziewczyny wspomagały się, nie powiem Wam czym, dlatego że ja kompletnie nie siedzę w temacie bomby i tak dalej, więc ja nie wiem, czym one się wspomagały, ale takie sylwetki albo tacy mega docięci faceci, to jest naprawdę rzadkość. Nie mówię, że to nie występuje, ale jesteście w stanie powiedzieć, kto jest na bombie, a kto nie. W wielu przypadkach. I właśnie, jeżeli chcecie zrobić to naturalnie, potrzebujecie czasu, potrzebujecie wytrwałości, motywacji, odpowiedniego treningu, odpowiedniej diety. Nie dajcie sobie wmówić, że wykonując jedno ćwiczenie zmieni Wam się od razu sylwetka, że wykonując jakieś ćwiczonko, gdzie nie macie żadnego obciążenia, pomachacie tyłkiem do góry i dół, nagle nie będziecie mieć pelikanów, nie będziecie mieć brzucha, pośladki Wam urosną, nogi się ujędrnią, celulit w ogóle zniknie. Nie ma żadnej takiej magicznej tabletki, którą weźmiecie i nagle będziecie wyglądać jak fit influencerki. Co chciałabym, żeby z tego filmu przede wszystkim wybrzmiało? Zmiana wymaga czasu. Jeżeli ktoś Wam wmawia, że coś zrobicie szybko, nie jest i jeszcze chce najlepiej, żebyście wykupili jakieś plany i tak dalej, to jest tylko marketing, to jest kłamstwo. Nie urosną Wam pośladki w 2 tygodnie. To już od razu Wam powiem. Nawet te wyrzeźbione, gotowe do wyjścia na scenę zawodniczki bikini fitness mają problemy z samoakceptacją. Źle czują się psychicznie ze sobą, mają jakieś też problemy, coś im się w ich sylwetce nie podoba, więc nie dopowiadajcie sobie tego, że laska, która ma według Was idealną sylwetkę, ona jest super pewna siebie, ona zawsze dobrze się czuje w swoim ciele. Na pewno są takie osoby, ale nie wszystkie, więc nie dobijajcie się z tego powodu, że Wasza sylwetka nie wygląda jak ich, dlatego że ich sylwetka też często nie wygląda jak ich. To jest dobre światło, to jest pozowanie, to jest też na przykład odwodnienie się, to jest po treningu, przed treningiem, obojętnie. Laski, które się z tego utrzymują, nie będą wrzucać zdjęć, które nie są dla nich korzystne, bo one muszą przekonać swoich widzów, że to, co robią, daje efekty, że jeżeli skorzystacie z ich usług, będziecie też tak wyglądać, co bardzo często, tak jak już wspomniałam, nie jest prawdą, więc chciałabym po prostu troszeczkę rozsunąć tą mgłę, którą macie na oczach, patrząc właśnie na te wszystkie dziewczyny, na fit influencerki, na laski, które po prostu tym żyją. Że to nie jest takie zero-jedynkowe. Jeżeli chcecie jeszcze coś tutaj dorzucić, no to tak jak mówiłam, piszcie w komentarzach. Ja bardzo lubię poruszać takie tematy, dlatego że kiedy ja dorastałam i byłam tą, powiedzmy, że fit influencerką, albo przynajmniej wannabe, to też patrząc się na te większe, na te popularniejsze dziewczyny, czułam się niewystarczająco dobra. Czułam, że to, co robię, nie jest wystarczające, że ja też się porównywałam. I ja w dalszym ciągu czasami mam takie dni i patrzę na dziewczynę i myślę, jejku, jakim cudem ona robi 60 w Bułgarach. I patrzę na jej ciało i myślę, wow, naprawdę wygląda dobrze. Tylko teraz staram się właśnie te myśli przełożyć na to, dobra, co ja muszę zrobić, żeby też brać 60 na Bułgary, że nie mogę się tak obijać na siłowni, tylko muszę ciężej jeszcze pracować, muszę skupić się na technice, muszę skupić się na ruchu, może zrobić dłuższe przerwy, może spróbować tego, może tego. I po prostu staram się tą zazdrość w stosunku do innej osoby przerodzić w motywację, co ja mogłabym zrobić, żeby też albo podobnie wyglądać, albo podobne ciężary brać i tak dalej. Chciałam sobie z Wami o tym po prostu porozmawiać. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam lepiej po tym filmie. Dajcie znać. A teraz już kończę. Do zobaczenia. Pa!